Witajcie. Trzymam się ciepłego klimatu, dlatego chcę Wam dzisiaj pokazać kolekcję, moją małą kolekcję naturalnych gąbek pochodzących z greckiej wyspy Kalymnos. Jest to wyspa niedaleko Kos, 18 km od wybrzeży Turcji, zwana wyspą poławiaczy gąbek. A dlaczego, to zaraz powiem. Cóż to jest gąbka? Wbrew pozorom nie jest to roślina. Gąbka to prymitywne zwierzę, którego ślady jako skamieniałości pochodzą sprzed 600 milionów lat. A że jest to zwierzę, udowodnił to w 1765 roku przyrodnik John Ebbies. Żyje ono w ciepłych morzach i oceanach na głębokości do 200 metrów, przytwierdzone do twardego podłoża i przez swoje dziurki, te małe otworki, przefiltrowuje wodę morską, gromadząc plankton i tym planktonem się odżywia. Dlatego najcenniejsze są gąbki, które mają bardzo dużo takich mikrootworów, bo są wtedy najlepszym biofiltrem. Gąbki już od starożytności wykorzystywane były do różnych celów, między innymi w chirurgii. Rzymianie wyściełali sobie wnętrza zbroi takimi dużymi gąbkami, żeby były wygodniejsze do użytkowania. Współcześnie, oprócz tego, że w przemyśle kosmetycznym są wykorzystywane, to nad gąbkami z Morza Śródziemnego, takimi najcenniejszymi, jest to gąbka szlachetna, prowadzone były badania w kierunku leczenia ich właściwości sprzyjających leczeniu ludzi chorych na białaczkę. Dlatego, że gąbki te mają właściwości powstrzymywania wzrostu komórek ssaków. A wracając do wyspy poławiaczy gąbek. Ta rola poławiacza jest niezwykle tam ceniona. Tradycja kultywowana z pokolenia na pokolenie. Także nawet w stolicy wyspy Pati istnieje Państwowa Szkoła Poławiaczy Gąbek. Mężczyźni zdobywający te trofea traktowani są jak bohaterowie. Ich wypływanie w morze, które odbywa się po Wielkanocy, jest świętowane. Przed Wielkanocą wszyscy biesiadują, leje się wino, tańce, jest wielka uczta i po Wielkanocy wyruszają oni w morze. Wracają jesienią ze swoimi skarbami i uczta odbywa się ponownie, tym razem na powitanie. Potoczna nazwa tej wyspy to także wyspa wdów, a to dlatego, że wielu z tych śmiałków nie wróciło do swoich rodzin, kiedy nie było jeszcze tak zaawansowanych trojów nurkowych. Oni po prostu zwyczajnie tam tonęli albo wracali okaleczeni. Te połowy gąbek w tej chwili na Kalymnos są bardzo ograniczone ze względu na to, że w 1986 roku doszło tam do katastrofy ekologicznej i w wyniku zanieczyszczenia wód po prostu wyginęły duże połacie tych zwierząt, tych kolonii. Wyspa Kalymnos jest rajem. Rajem dla nurków i rajem dla wspinaczy skałkowych. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam już niebawem.